Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Popatrzcie, co dla Was nagrywam, co się wydarzyło i co to wszystko ma wspólnego z naszym kolejnym spotkaniem dla dobra Matki Ziemi. Moi kochani, to spotkanie 19 miało być przesunięte na lipiec, jednak wydarzyło się tyle rzeczy od wczorajszego dnia do dzisiejszego przez całą noc, o czym chciałabym Wam w kilku słowach opowiedzieć. A mianowicie, mamy deszcz w magicznej oazie, pora sucha, w której nigdy nie pada nawet kropla deszczu. Od wczoraj, gdy prosiłam o wskazówki, co dalej, jak dalej prowadzić rytuały dla Matki Ziemi, jak uniknąć tych wszystkich, jak to nazwać, przeszkód od sił mroku, pojawiło się tyle wskazówek i to jest chyba jedna najważniejsza z nich. Pora sucha, a my, moi drodzy, od wczoraj, dokładnie od momentu, w którym poprosiłam o wskazówki, mamy ulewę, pada deszcz, cała przyroda oddycha, wszystko się regeneruje. A jak wiecie, woda ma niesamowite znaczenie, szczególnie taka woda naturalna, boska. To jest regeneracja, oczyszczenie, pełne odnowienie naszego pola energetycznego, odnowienie pola energetycznego każdej rośliny, każdego żywego organizmu. Pamiętacie, kiedyś nakręcałam dla Was taki filmik oczyszczanie w deszczu, jak niesamowicie pozytywnie to wpływa, jak wpływa to cudownie na naszą aurę, aby wyjść na zewnątrz, gdy pada deszcz. W tym momencie ja trzymam parasol, bo muszę chronić kamerę, gdy nagrywam ten filmik dla Was. Ale jeżeli możecie, kochani, krótkiej przerwie, bo jak widzicie, siły mroku i komputery, które są na ich usługach, nie ma się tutaj wielce co oszukiwać, próbowały nam przerwać nasze spotkanie. Czyli jeszcze raz, jeżeli wychodzicie, jeżeli jest deszcz, jeżeli to bardzo często każdy siedzi w domu i każdy myśli tylko, o, jaka wstrętna pogoda, a kiedy się zmieni i tak dalej, w tym nic błędniejszego. Moi drodzy, deszcz jest najcudowniejszym narzędziem regeneracji, które stoi nam do dyspozycji, które zostało nam przekazane przez te siły boskie. Dlatego jeżeli tylko możecie korzystać z deszczu bez parasola, to wychodźcie na zewnątrz i używajcie takich kąpieli naturalnych, boskich. Siła regeneracji, odnowienia przy pomocy wody, przy pomocy deszczu, odnowienia natury, odnowienia jej siły, odnowienia naszej siły, naszej wewnętrznej siły, bo gdy jesteśmy silni, gdy jesteśmy wewnętrznie pełni energii, to wówczas całe zło, wszystkie negatywne energie, wszystkie energie demoniczne nie mają do nas dostępu. To jest tak jak w przypadku drapieżników, które zawsze szukają sobie słabej ofiary. A gdy jesteśmy silni, to jesteśmy po prostu trudnym przeciwnikiem. I takich przeciwników nie warto atakować, bo można przegrać. Kochani, za chwileczkę druga część. W takich dwóch słowach omówię Wam, jak do tego doszło. I zapraszam Was na nasze kolejne 19 spotkanie dla dobra Matki Ziemi. Teraz, w tym miesiącu, w przyszłym tygodniu. I to wszystko jeszcze raz dokładnie opiszę dla Was na moim blogu. Kolejny rytuał dla dobra naszej planety. Dlatego, aby mogła się ona zregenerować i aby te wszystkie siły, które próbują ją zniszczyć, które próbują ją w jakiś sposób zaatakować, nie miały do niej dostępu. Moi drodzy, zapraszam Was na nasze kolejne spotkanie. Życzę Wam siły, życzę Wam wytrwałości i nie dajcie się, moi drodzy, zahamować, bo bardzo często piszecie do mnie listy, że coś dokładnie się dzieje przed tym rytuałem, że nie możecie w nim wziąć udziału. Spróbujcie wygospodarować nawet to 5 minut, a jeżeli coś w Waszym miejscu zamieszkania Was hamuje, nie pozwala Wam wziąć udziału, to spakujcie się do samochodu, jedźcie gdzieś daleko, daleko, do lasu, na łąkę, gdziekolwiek, weźcie kogoś znajomego, jeżeli boicie się samodzielnie i spotykamy się w kolejną pełni księżyca. Wasza Maria Pukarti. Naturalnie jest to nasze 20 spotkanie, kochani, a nie 19, wybaczcie, ale ten film był nagrywany tak wcześnie, że ja jeszcze chyba śpię, gdy o tym opowiadam.